Cześć, tu Borg, Retrogralnia. Dzisiaj naprawimy moje ZX Spectrum 48K, które po weekendzie ciągłego działania spędzonym w muzeum przestało na mych oczach działać. Trzeba było więc coś na to poradzić. Zanim to jednak zrobimy, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z ofertą naszego partnera, firmy PCBWay, dostawcy wszelakich rodzajów usług związanych z produkcją i montażem płytek PCB. Dzięki tej firmie będziecie mogli wyprodukować przygotowany przez Was projekt, a koszt produkcji 5 sztuk średniej wielkości płytki to zaledwie $5. Przy okazji zajrzyjcie też na stronę udostępnionych przez społeczność hobbystów projektów, gdzie znajdziecie naprawdę sporo takich związanych z retro. Zapraszam więc na stronę pcbway.com, a my wracamy do tematu odcinka. Coś mnie ostatnio ciągle jakieś awarie związane z ZX Spectrum łapią. Pół roku temu ducha wyzionął mój Plus 2, w którym padł układ ULA w postaci chipu Amstrad 4077, który jest teraz praktycznie nie do dostania, a niedawno zepsuł mi się mój 48K, ten sam, którego niedawno Wam rozkręcałem przy okazji opowiadania o tym, jak działają generalnie ZX-y. Gdy kręciłem materiał o ZX HD, na moich własnych oczach obraz ze spektruma zaczął się robić coraz czarniejszy, a po chwili zniknął zupełnie. No, przeżyłem chwilę grozy, no, co mogę powiedzieć. Na szczęście obraz generowany wtedy przez samo ZX HD był dalej widoczny, a komputer działał. Oznaczało to, że na szczęście uszkodzenie nie jest poważne. No tak przynajmniej można tutaj było zakładać. Weźmy więc spektruma na warsztat i sprawdźmy, co się w nim dzieje. Na początku dla pewności sprawdzimy, jakie poziomy mają podstawowe napięcia w komputerze. Uszkodzenie elementów zasilania w spektrum jest dosyć częste i może prowadzić do licznych uszkodzeń wtórnych, głównie pamięci dolnej. Sprawdźmy napięcie na regulatorze. Powinno tutaj wchodzić 9 V z zasilacza i wychodzić 5 V do komputera. No i jak widzicie, napięcie 9 V jest bardzo ładne. Nic w tym dziwnego, bo używam współczesnego zasilacza, ale i napięcie 5 V ma dosyć dobrą wartość. Regulator napięcia więc działa w porządku. Ma on jednak tylko by design jedną wadę. Jako stare urządzenie, stary moduł, potwornie się grzeje i ta wielka metalowa płytka na górze komputera jest jego radiatorem. No i możecie się domyślić, że taka wysoka temperatura dobrze nie wpływa generalnie na resztę komputera. Można go jednak zastąpić współczesnym rozwiązaniem, nie grzejącą się przetwornicą, która dodatkowo ma bardzo dużą, wysoką wydajność, dużo większą niż zamontowany teraz regulator. W sumie już sobie taką zamówiłem, być może nawet ją wymienię w tym lub może w innym spektrumie. Ten ZX, ten model ZX-a potrzebuje jeszcze do działania napięć 12 V oraz 5 i minus 5 V napięcia, wszystkie stałe, używanego w pamięciach RAM, a w szczególności mówię tutaj o dolnych pamięciach. Mamy jeszcze jedno dodatkowo filtrowane 12 V używane do generowania samego obrazu wideo. Układ zmieniający te napięcia jest dość skomplikowany, ale można podłączyć się na przykład do dolnej nóżki tranzystora TR4 do kolektora i sprawdzić, czy generowane tam napięcie ma oczekiwany przez nas kształt. Podobnie możemy podłączyć się do środkowej nóżki, do bazy tranzystora i sprawdzić kolejny przebieg. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Gdy mierzyłem te przebiegi w domu, no nie oglądały one zbyt ciekawie. Potem zorientowałem się, że masa, którą używałem masy na radiatorze, chyba nie do końca dobrze stykała. Powtórzyłem więc te pomiary jeszcze raz podczas nagrywania już samego filmu i to są wyniki, jakie otrzymałem. No i mam z tymi wynikami mały problem. Z jednej strony nie wyglądają one dokładnie tak, jak z jednego z przykładów z internetu, jaki znalazłem, jak one powinny wyglądać. Z drugiej strony, gdy się jednak spojrzy na niezbyt dokładne, niezbyt dobrze zreplikowane zdjęcia z manuala serwisowego, czyli z instrukcji serwisowej do ZX-a, no to przy odrobinie wyobraźni można sobie tą moją linię przebiegu
do linii przebiegu w tej instrukcji jako tako przyrównać. Bardzo możliwe, że jednym z powodów tych różnic jest fakt, że jestem prawie pewien, że ten tranzystor został wymieniony na jakiś inny i bardzo możliwe, że po prostu ma on trochę inny przebieg wzmocnienia, który nie wpływa w jakiś praktyczny sposób na działanie reszty układu zasilania, jak zresztą przekonacie się za chwilkę. By sprawdzić napięcia potrzebne na kościach ram, możemy je sprawdzić właśnie przy nich samych. Prawa górna nóżka każdej kości to masa. Na lewej górnej nóżce powinniśmy znaleźć minus 5 V, na lewej dolnej plus 12 V, a na prawej dolnej plus 5 V. Wszystkie te napięcia, jak widzicie, mają całkiem sensowne u mnie wartości. Oczywiście w tym momencie można by zawsze wymienić kondensatory związane z układem zasilania i nie tylko. I kto wie, może jeszcze kiedyś to zrobię przy wymianie tego regulatora, ale na razie nie ma to w tym momencie sensu. Spójrzmy więc, co się dzieje w samym układzie generowania wideo. Na początek może zajrzyjmy do samego układu ULA, który tak naprawdę generuje obraz w postaci trzech składowych, dwóch składowych koloru U i V i jednej składowej jasności Y, o czym mówiłem parę tygodni temu w filmie o działaniu ZX-a. Sprawdzimy tutaj tę ostatnią jasność, gdyż jest ona najłatwiejsza do sprawdzenia, bo jest największą częścią składową obrazu. Podłączmy się do nóżki 17. No i możecie mi wierzyć, że sygnał, który tutaj widzimy, jest mniej więcej takim, jakim być powinien. Dla pewności sobie jeszcze ten pomiar powtórzyłem. No i po prostu wygląda on książkowo. Ten sygnał wygląda książkowo. Zresztą tak samo jak pozostałe dwa sygnały wideo, czyli elementy chrominancji U i V. Jeszcze Wam pokażę jeden wykres z układu modulatora LM1889. To nie jest modulator RF, tylko inny modulator wewnątrz tego komputera z pinu 13. Tam powinna się znaleźć składowa koloru sygnału PAL. Tutaj sygnał też wygląda w porządku. Ten kolor burst jest co prawda mało widoczny, ale w instrukcji spektruma jego amplituda jest zdecydowanie przesadzona. Gdyby jej tu nie było, bardzo możliwe, że mielibyśmy uszkodzony ten właśnie układ. Ja na wszelki wypadek kupiłem sobie kilka sztuk takowego. To chyba 5 za 30 zł, ale okazało się, że nie mam tutaj potrzeby akurat jego wymiany. Można więc powiedzieć, że niby wszystkie części składowe obrazu wyglądają poprawnie, ale co mamy na wyjściu? Zanim to pokażę, przypomnijcie sobie jeszcze tylko, jak powinien wyglądać poprawny sygnał linii obrazu w PAL. Takie mocno znaczące jego elementy to niski poziom napięcia, czyli poziom synchronizacji na początku sygnału, później tak zwany color burst, czyli element przekazywania koloru w sygnale PAL, a następnie mamy dane o samym obrazie i potem to się wszystko powtarza. Natomiast to, co widzicie u mnie, to jest jakaś totalna katastrofa. Przy okazji możecie zauważyć, że mierzę sygnał wideo w miejscu, gdzie normalnie znajduje się sygnał antenowy RF. Robię to dlatego, że ten ZX Spectrum ma zamontowany przeze mnie tak zwany wideomod, a mówiąc po polsku, jeden kondensator, który łączy bezpośrednio wyjście wideo z płyty głównej do gniazda Cinch, omijając cały układ modulatora RF. No i teraz dochodzimy do sedna. Zostały nam dwa elementy do sprawdzenia. Tranzystory TR oraz TR2, które łączą i wzmacniają wszystkie składowe wideo tworzące sygnał PAL, który ostatecznie normalnie idzie do modulatora RF. Wymontujmy je i sprawdźmy, czy coś się z nimi nie dzieje złego. Najprościej sprawdzić, czy tranzystor działa, sprawdzając go jako dwie diody połączone razem. Podłączając się do środkowej nóżki, do bazy i raz do jednej, raz do drugiej z bocznych nóżek, do emitera i do kolektora, powinniśmy w jedną stronę mieć, w zależności od kierunku podłączenia testera, albo na obu nóżkach napięcie, albo jego totalny brak.
Diody bowiem przepuszczają generalnie i z zasady prąd tylko w jedną stronę. Oczywiście wiem, są tutaj różne wyjątki, ale nie mówmy o nich. W kierunku przepływu prądu oba tranzystory działają poprawnie, ale jak widzimy w kierunku blokowania prądu pierwszy tranzystor ładnie blokuje prąd na obu nóżkach, natomiast drugi ma jakieś przebicie. Mamy napięcie w miejscu, w którym być go nie powinno. Oczywiście antyczne tranzystory do ZX-a, to znaczy ZTX313, nie są już dawno produkowane, więc zamówiłem zamienniki. Jest ich naprawdę sporo, ja wybrałem tranzystor BC548, który w stosunku do oryginału wzmacnia sygnał trochę mocniej, więc obraz będzie ciut jaśniejszy, ale właśnie przecież o to mi chodzi. W czasie montażu tranzystorów należy uważać na to, w którym kierunku się je instaluje. Rysunki na płycie odpowiadają tranzystorowi ZTX313, który kolejność nóżek ma, jak widzicie właśnie na tym rysunku, w kolejności emiter, baza, kolektor. Zamówiony przeze mnie BC548B ma tą kolejność odwróconą. Tak czy owak w tym przypadku nowe tranzystory montujemy odwrotnie niż jest to narysowane na płycie. Oczywiście szczerzonego Pan Bóg szczerze i warto sobie taki tranzystor przed zamontowaniem również sprawdzić. No jak widzicie nowe tranzystory w kierunku blokowania prądu prąd blokują, a w kierunku przepuszczania prądu ten prąd przepuszczają, także możemy je montować. Po montażu jeszcze mały test oscyloskopem. Tak właśnie powinien wyglądać wykres sygnału PAL dla generalnie białego ekranu startowego ZX Spectrum. Pozostało tylko skręcenie i podłączenie i ostateczny test. I co? I działa. Oczywiście troszkę by było głupio nie pokazać Wam, że ten komputer rzeczywiście działa. Mam go więc podłączonego do monitora od Commodore, Philipsa, ZX Duino. Odpalamy komputerek. No i obraz, można powiedzieć, prześliczny. Naprawdę prześliczny. Czy jest jaśniejszy niż był wcześniej? Trudno mi jest to powiedzieć, ale wydaje mi się, że na pewno jest ostrzej niż było. Takie mam przynajmniej wrażenie. Spróbujmy jeszcze może wgrać jakąś gierkę. No niech będzie to Airwolf, który akurat mi się tutaj podpowiada. Pyk, pyk. I lecimy. Jeszcze na potrzeby tego testu przełączyłem kamerę na tak zwane ustawienia kolorów naturalnych. Czyli teraz na ekranie widzicie mniej więcej dokładnie to samo, jeśli chodzi o kolorystykę, co ja widzę swoimi oczyma. I co? I wydaje mi się, że obraz jest po prostu świetny. Jak na spektruma, to mogę powiedzieć nawet, że genialny i zdecydowanie lepszy niż był przed wymianą tych dwóch tranzystorów. Gra nam się za kilka sekund załaduje. Tak, gra się załadowała i podejrzewam, że w samej grze grafika będzie wyglądała gorzej niż w samym intrze. Zapomniałem podłączyć joysticka, także gramy na klawiaturze, co nie jest zbyt przyjemne, no ale jak widzicie, gierka działa. Wszystko jest w porządku. Moi kochani, nie ukrywam, że ta awaria komputera aż tak bardzo mnie nie przestraszyła, jak Wam mówiłem na początku, bo od razu mogłem zobaczyć, że procesor, że układ ULA generalnie działa, bo awaria mi się zdarzyła, gdy miałem ten komputer podłączony do ZX HD i dalej widziałem, że sygnał przez złącze HD jest generowany i od razu podejrzewałem, że mam tutaj do czynienia z jakimś przebiciem na tranzystorach TR1 i TR2, bo jest to dosyć częsta
awaria w przypadku komputerów ZX Spectrum, no ale postanowiłem tą awarię trochę bardziej wykorzystać jako możliwość pokazania Wam różnych sygnałów wideo, które generowane są w różnych miejscach spektruma, no i pokazania też, gdzie w spektrumie są jakie napięcia i gdzie można różne rzeczy w spektrumie sprawdzić. I mam nadzieję, że ta wiedza Wam się do czegoś tam przyda. Tak jak mówiłem, ja planuję wymianę regulatora na przetwornicę. Nie jestem jeszcze jednak pewien, czy zrobię to w tym konkretnym komputerze, czy może wyciągnę daleko, daleko z szafy komputerek ZX Spectrum Plus, czyli bardzo podobny model, różniący się tylko obudową i faktem, że posiada fajniejszą klawiaturę. No ale to sobie jeszcze zaplanuję i wtedy też przy okazji prawdopodobnie wymienię, jak mówiłem, kondensatory. Najważniejsze jest jednak to, że mam znowu pod ręką w pełni działający oryginalny komputerek ZX Spectrum, bo co prawda Harlequin, klon, którego często używam, jest całkiem fajny, ale czasami przydaje się mieć komputer po prostu w normalnej, prawdziwej obudowie. Także to wszystko, co miałem Wam do powiedzenia w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, zapraszam oczywiście do naszego Discorda, zapraszam do wspierania naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na samym YouTubie. Tutaj z boku zresztą widzicie w tym momencie ksywy naszych wspierających, którym bardzo dziękuję za pomoc dla Retrogralni. I co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Pork, Retrogralnia.